Rozmowa dnia. W studiu Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, jest gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Czy mamy w Polsce policję religijną? Cytuję tutaj tytuł z dzisiejszej Gazety Wyborczej, pierwsza strona. Zatrzymanie przez policję za wywieszanie obrazu Madonny z tęczową aureolą. Każdy jest równy w Polsce w stosunku do prawa i powinno być prawo egzekwowane i to jest zupełnie naturalne. Tak było w przyszłości również i w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy zatrzymano kibiców, 41 kibiców, którzy obrazili premiera Donalda Tuska. Tak było, kiedy w innych sytuacjach, bo również zdarzały się sytuacje, jak chociażby wrzucenie mięsa do meczetu. Również ta pani została zatrzymana. Także nie czytałem jeszcze Gazety Wyborczej, przeczytałem sobie później, doczytam, panie redaktorze. Dwa rodzaje sporów. Albo w ogóle nie będę dzisiaj czytał Gazety Wyborczej. Dziś mam imieniny, nie będę czytał Gazety Wyborczej. To wszystkiego dziękuję najlepszego bardzo. W dniu imienin. Dziękuję. Natomiast spór się toczy tak naprawdę na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest taka, czy policja powinna w tym momencie reagować i tutaj... No ale panie redaktorze, dlaczego ma nie reagować? Mamy kodeks karny. 196 artykuł kodeksu karnego. Mnie to zdarzenie, to potraktowanie ikony mojej wiary bardzo uraziło. Mnie osobiście. Ja uważam to za zupełnie naturalne i normalne. I są gazety, podkreślmy, gdzie na ten temat jest dwugłos, polemika, na przykład Rzeczpospolitej. Jeden autor twierdzi, że nie obraża, drugi autor twierdzi, że obraża i ta dyskusja trwa. To jest zupełnie naturalne, ale jednocześnie, mówię, pierwsza płaszczyzna to jest taka, jak ta, jak wypowiedź wczorajsza w Poznaniu Donalda Tuska, który mówi, że jemu takie rzeczy się w głowie nie mieszczą, że dziennikarze powinni być pierwsi, którzy bronią wolności słowa w Polsce, więc w takim kontekście jest na przykład ta sprawa ustawiana. A drugi kontekst to jest pan mówi, że to jest naturalne, że jest dwugłos, a właśnie nie. Dlaczego jest ten dwugłos? Dlaczego wtedy nie było dyskusji wtedy, kiedy dochodziło do obrażenia uczuć muzułmanów? Nie było. Cisza, prawda? A teraz jest obrażenie uczuć większości Polaków. No przecież wiemy, czym jest Matka Boska Częstochowska, to nasza ikona, przecież ludzie. Zapraszam te osoby na Jasną Górę, do Częstochowy. Niech pojadą i niech zobaczą, niech sobie usiądą. Nikt nie modlą się, ale zobaczą, jak ludzie traktują tą ikonę. Czyli jak mamy się podwójne standardy w Polsce, to pan chce powiedzieć? No oczywiście tak. No inaczej się traktuje katolików. No mnie się w głowie nie mieści, panie redaktorze, takie postępowanie i takie traktowanie wolności. Jako wolności w krytykowaniu i w obrażaniu uczuć religijnych katolików, a w innych sytuacjach możemy, prawda, sobie dyskutować zupełnie inaczej. Także tutaj ten dwugłos to nie dotyczy tej jednej sprawy, tylko w ogóle generalnie całego problemu i całego 196 artykułu kodeksu karnego. Andrzej Gajcy w Onecie komentuje: Donald Tusk swoim wykładem na Uniwersytecie Warszawskim przysporzył opozycji więcej kłopotów niż korzyści. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje Koalicja Europejska przed wyborami, jest wywołanie światopoglądowej awantury z Kościołem i polaryzacja społeczeństwa. Pan jest w polityce od bardzo dawna. Donalda Tuska też widział na scenie w różnych rolach przez te ostatnie dekady. To jest jakaś gra w tej chwili? Czy to on mówi szczerze? Takie są jego poglądy? Panie redaktorze, tego nie wiem. No przecież panie miałem te Donalda Tuska z 2005 roku, biorącego ślub kościelny. Widzieliśmy zdjęcie z jego domu, gdzie ma krzyż i z atencją ten krzyż traktuje. Więc to jest dla mnie bardzo dziwna sytuacja, ale jestem przekonany, że jest to nieprzypadkowe koincydencja wydarzeń, jaka miała miejsce na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem przekonany, bo na tym poziomie politycznym, jeśli pan mówi już o moim doświadczeniu politycznym, no nie wyobrażam sobie, panie redaktorze, że dwóch mówców nie mówi przed wystąpieniem, o czym będą mniej więcej mówić. Nie mówi się o szczegółach, nie pokazuje się wzajemnych wystąpień, ale tak, żeby nie wchodzić sobie w drogę, tak, żeby, no, zawsze jest rozmowa, zawsze dzwoni się dzień wcześniej, rozmawia się, o czym będziemy mówili. Także Donald Tusk doskonale wiedział, moim zdaniem, nie wiem do jego 100%, bo nie byłem przy tym, ale tak jest praktykowane to w polityce na takim poziomie prowadzenia polityki. Dopytam za pół godziny, jak Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej będzie naszym gościem. Oczywiście, no wyprzecie tego. Być może będzie wiedział. Tak. Natomiast próba generalna przed odpaleniem nowej inicjatywy politycznej, czy wsparcie dla Koalicji Europejskiej, jak rozumieć to, co wydarzyło się 3 maja, bo też niesłychanie... Zobaczymy 4 czerwca, panie redaktorze. Czekamy na 4 czerwca. A to cytat z pana kolegi z koalicji Zjednoczona Prawica, Jarosław Gowin, mówi, że jeśli Koalicja Europejska przegra wybory do Europy,
Europarlamentu, to 4 czerwca w jednej ręce Donald Tusk będzie trzymał sztandar wolności, a w drugiej głowę Grzegorza Schetyny. Ja jestem, panie redaktorze, przekonany, że czwórka, a mamy czwarty numer na liście, będzie szczęśliwa dla Prawa i Sprawiedliwości, że Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory do Europarlamentu. Nie wiem, co się stanie 4 czerwca. Mogę tylko powiedzieć, że w Senacie organizujemy ważne obchody, uroczystości związane z 30. rocznicą w pełni wolnych wyborów w tej części Europy, jakie miały miejsce 30 lat temu. Będziemy świętować, zaprosiliśmy wszystkich. W pełni wolnych w Senacie. Pełni, no właśnie dlatego w Senacie i dlatego będzie przemawiał prezydent, będzie przemawiał premier. I wszyscy będą zaproszeni, opozycja. No, oczywiście, że no, tak. Są, nie będą, tylko są zaproszeni. Wracam jeszcze do publikacji z kolei Rzeczpospolitej sprzed paru dni, która donosiła o tym, że szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker chciał już rok temu bezpośrednio z prezesem PiS uzgodnić, jak zakończyć procedurę z artykułu 7 prowadzoną przeciwko Polsce. Podobno zablokował go Franz Timmermans. Słyszał pan coś więcej na ten temat? Nie, panie doktorze, nic nie słyszałem, nic nie powiem, nic nie wiem. Także trudno jest mi powiedzieć. Natomiast Franz Timmermans faktycznie jest bardzo krytycznie nastawiony do Polski. Tu prowadzi kampanię swoją wyborczą. Przecież był nie tak dawno i wspierał lewicowe ugrupowania. Bardzo mocno angażuje w sprawy polskie. Zupełnie niezrozumiałe dla mnie. No ale tak jest. Nie chcę powiedzieć, że oswoiliśmy się z tym, ale no, wiem, że tak jest. W Senacie dziś mowa będzie o ustawie rozszerzającej program 500+. Tak, jako pierwszy punkt 500+, tak. Uważa pan, że jakieś poprawki tam należy wprowadzić? Nie wiem, jakim rezultatem zakończyło się posiedzenie komisji, ale myślę, że nie. No, czy możemy się spodziewać szybkich prac i szybkiego podpisu pana prezydenta? Nie wiem, kiedy pan prezydent podpisze, natomiast my na pewno dziś zakończymy ten punkt, a głosowania będą pod koniec, więc albo jutro, albo pojutrze. Wrócić chciałem z kolei teraz do tego, co działo się w trakcie długiego, częściowo wolnego majowego weekendu. Pan jest bardzo mocno zaangażowany w promowanie kontaktów między Polską a Polakami za granicą, we współpracę z Polakami za granicą. Co, jeśli o te sprawy działo się w tych dniach z pana udziałem? No, ja byłem, wczoraj wróciłem z Rzymu, odwiedziliśmy tam Polonię. Bardzo interesujące, dobre rozmowy, podziękowania dla Polonii, dla działaczy polonijnych, którzy no, wielką wagę przykładają szczególnie do nauki języka polskiego. Ja miałem jedną bardzo ciekawą rozmowę i to symptomatyczne, ponieważ te rozmowy powtarzają się w wielu miejscach, w których jestem. Podchodzą młodzi ludzie, mówią, że kończą studia, kończą tam, w tym przypadku w Rzymie, kończy młody człowiek prawo i chce przyjechać do Polski, chce tutaj pracować. To jest bardzo budujące. Nie jest to jeszcze fala, nie jest to tsunami, ale taką mam nadzieję, że coraz więcej Polaków, którzy wcześniej wyjechali z Polski, albo Polaków, którzy rodzice, dziadkowie, pradziadkowie wyjechali z Polski, chcą przyjeżdżać do Polski. Widzę, że doceniają to, co się dzieje w Polsce, że Polska dynamicznie rozwija się. Mamy teraz informację, że świetnie wykorzystywane środki unijne. Wiedzą o tym, że będzie również Komisja Europejska, ten cytowany i przywoływany przed chwilką Juncker, no, chwali również nasz wzrost gospodarczy. Zwiększa się również prognozy wzrostu PKB. Także no, coraz więcej Polaków jest autentycznie zainteresowanych powrotem do Polski. Miesiąc temu rząd przyjął projekt bardzo ważny dla Polaków za granicą ustawy, mianowicie rozszerzenia karty Polaka. Dziś będziemy... Chciałem się dopytać. To taka karta plus, karta Polaka dla wszystkich Polaków na całym świecie, także to Bo kiedy rozmawiałem tydzień temu z prezesem Wspólnoty Polskiej, mówił on, że bardzo ważny projekt, cieszy się, że jest, ale no, jak go pytałem, jak sądzi, kiedy wejdzie w życie, to mówi, no, że ma nadzieję, że do końca roku. Myśli pan, że szybciej? Jak już dzisiaj w Senacie, to My dziś w Senacie, nie wiem, jaki jest wakacje legis, przyznaję się z ręką na sercu, że nie wiem, ale to sprawdzę. Dziś my to przyjmujemy. Pan prezydent na pewno podpisze, bo też bardzo wspiera Polonię i też przykłada widzę, że ścieżka jednak jest szybka, no bo skoro szybka, na początku kwietnia rząd przyjął, to już dążyło przejść przez Na tym posiedzeniu już przyjmujemy to. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo przypomnijmy, do tej pory ta karta Polaka przysługiwała tylko tym, którzy na terenie byłych krajów Związku Sowieckiego mieszkali. W tej chwili każdy Polak, niezależnie od tego, każdy potomek Polaków będzie mógł wystąpić o taką kartę. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, był gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję. Dobrego dnia. Była to rozmowa dnia.